Profesor Jan Grek urodził się 10 stycznia 1875 roku w małym, typowym dla Galicji, kresowym miasteczku Chorostków. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnopolu rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego. Po ukończeniu studiów został asystentem w Zakładzie Histologii, a następnie Zakładzie Farmakologii. Jako lekarz brał udział w I wojnie światowej, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty w stopniu pułkownika do Wojska Polskiego i kierował Lwowskim Szpitalem Epidemicznym. W 1921 roku otrzymał habilitację, a w 1923 został profesorem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza i praktykował w tamtejszej Klinice Chorób Wewnętrznych. Od 1928 roku był żonaty z wdową po doktorze Janie Raczyńskim, Marią Sparańskich. Maria, zwana przez krakowską bohemę Maryną, była jedną z mus młodej Polski. Portretowali ją najsłynniejsi malarze tej epoki. Razem z siostrą Zofią były też pierwowzorami panienek z dobrego krakowskiego domu w weselu Stanisława Wyspiańskiego. Zosia i Maryna, cięta ironiczna i wygadana. To siostry Pareńskie, młodziutkie wówczas podlotki, córki sławnego lekarza. Charakter dziewcząt zachowany jest najwierniej w świecie. Nie tylko charakter, ale i niemal sposób mówienia. Czytając Wesele, mam wrażenie, że słyszę każdą z nich. Tak opisał słynne siostry w plotce o weselu Tadeusz Boj-Żeleński, który w 1904 roku sam został mężem Zofii Pareńskiej. 1 września 1939 roku wybuchła wojna. 17 września, w myśl tajnych porozumień z Niemcami, Sowieci zadali Polsce cios w plecy, dzieląc podbitą Polskę pomiędzy siebie. 22 czerwca 1941 roku sojusz dwóch zbrodniczych totalitaryzmów zakończył się agresją niemiecką na swojego dawnego sojusznika. Kilka dni po zajęciu Lwowa przez Niemców, profesor Jan Grek został aresztowany wraz z żoną Marią i swoim szwagrem, profesorem Tadeuszem Boj-Żeleńskim, w swoim mieszkaniu przy ulicy Romanowicza 7. Jedną z przyczyn aresztowania wszystkich domowników było zamiłowanie profesora Greka do antyków i dzieł sztuki, które w całości padły łupem Niemców. Bezcenne dzieła Matejki, Wyspiańskiego, Witkacego na zawsze zostały utracone dla kultury polskiej. O świcie 4 lipca 1941 roku profesor Jan Grek wraz z żoną Marią zostali rozstrzelani na Wzgórzach Wuleckich razem z pozostałymi aresztowanymi poprzedniej nocy profesorami lwowskich uczelni.